Bogu, bracia i siostry. Nie myślałem, że tu pierwszy będę stawał, ale to tylko Boża łaska nade mną jest, że tu mogę stać przed wami. Bo gdyby Boża łaska nie była nade mną, to chyba by mnie już na tym świecie nie było. Ale Pan jest dobry i On wyrywa z różnych tarapatów, z różnych chorób, z różnych zniewoleń, bo On się nie zmienił. On jest taki sam jak wczoraj, dziś i na wieki. Był umarły, ale zmartwychwstał i żyje i króluje i ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I wierzymy, że On poprzez swojego Ducha Świętego jest pośród nas, bo tak Boże Słowo nam mówi, gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w Jego imieniu, tam jest pośród nas, tam jestem pośród was. Także chwała Bogu, bracia i siostry, że mogę pokrótce się podzielić świadectwem mojego życia, chociaż może nie o wszystkim będę mówił, ale ku zbudowaniu, żeby nasza wiara mogła się podnieść, żebyśmy mogli zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie uczynił, aby to mógł uczynić, a jeżeli już ktoś uczynił ten pierwszy krok, aby mógł dalej podążać za Nim, bo On jest wierny, On jest prawdziwy, a Jego Słowo, jak słyszeliśmy, trwa na wieki. Aleluja. Zawsze mi ten psalm jest na moim sercu, dlatego że ten wiersz się stał takim po prostu wypełnieniem w moim życiu. Kiedy znalazłem się w tarapatach, kiedy znalazłem się na szpitalu, to ten wiersz mi towarzyszył i towarzyszy mi po dzień dzisiejszy. Zresztą też już w podobnym psalmie tutaj było powiedziane właśnie o tym, że Pan ma moc wybawić nas z różnych utrapień i z różnych tarapatów, i z chorób, i z niewoli. Aleluja. W psalmie, to jest taki psalm 50:15. Jeden wiersz na początek przeczytam. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Wspaniała obietnica, że na człowieka niekiedy przychodzą różne doświadczenia i próby, ale mamy Bożą obietnicę, że i w tych doświadczeniach, i w tych próbach Pan może nas wybawić. Ale co musimy zrobić? Musimy Go wzywać. Musimy Go wzywać właśnie w tej sytuacji, w tej niedoli, a Pan nas wybawi. I kiedy może do tego nawiążę, to muszę się cofnąć jeszcze wstecz do mojego życia, do dzieciństwa, że chciałbym powiedzieć, jak to było w moim życiu. Urodziłem się, można powiedzieć, w rodzinie chrześcijańskiej. Rodzice starali się, aby mi przybliżyć Boga. Chcieli, abym chodził z nimi do kościoła. I było to takie dobre zapowiedzi, że po prostu będziemy tak, było nas dwóch, że będziemy po Bożemu wychowywani, że Pan Jezus będzie mieszkał w naszym domu, w naszych sercach. I szczególnie później to było takie bardzo wzruszające, kiedy ojciec się nawrócił i zaczął nam właśnie mówić o Panu Jezusie i zachęcał nas, abyśmy chodzili na ewangelizację, na społeczność, żebyśmy czytali Słowo. Miałem wtedy może 8-9 lat i wtedy pamiętam pierwszy raz, kiedy z ojcem poszedłem, a to było dość daleko, szliśmy koło 6 kilometrów tam i z powrotem, i było to takie spotkanie domowe, taka grupa domowa, takie przebudzenie tam było właśnie na tym terenie. I tam było zwiastowane Słowo Boże i modlitwy były, i śpiewy. I tam naprawdę
odczułem taką miłość Bożą, że Pan Jezus się dotknął mojego serca, że kiedy śpiewaliśmy taką pieśń, to ja z całego serca to śpiewałem. Jezus za mnie życie dał, dusza moja była pokalana, o niej białą szatę wziął. I szliśmy przez las i to śpiewaliśmy tą pieśń. Radowałem się, ale muszę z przykrością powiedzieć, że właśnie później, kiedy zacząłem dorastać, to gdzieś po prostu ta miłość Boża, zacząłem się oddalać od tej Bożej miłości i później zacząłem spoglądać też w ten świat. I jak wiecie, jak to na wsi było, koledzy różne zaczęły używki się w moim życiu pojawiać i też nauczyłem się różnych złych rzeczy i przekleństw i brzydkiej mowy. Nauczyłem się palić papierosy i pić alkohol. I później jeszcze w wojsku to się spotęgowało. I po prostu zagubiłem się w tym świecie. Ten świat mnie zaczął pociągać. Koledzy i tak dalej nie stronili od kieliszka, od złych rzeczy. Już pamiętam, że w szkole podstawowej już rozrabialiśmy z kolegami. Później jeden gospodarz nas podał do sądu i musieliśmy sprawę w sądzie mieć. I było to takie przykre dla mnie. I to jeszcze było w szkole podstawowej. Wiecie, i tak to moje życie zaczęło się oddalać od Boga, ale Bóg czuwał nade mną, nie dopuścił do, żebym poszedł całkowicie w świat. I kiedy po wojsku przyszedłem, w międzyczasie się ożeniłem, ale już wtedy żona mi mówi, że kiedy mieliśmy pierwsze dziecko, mówi, wiesz co, ty tak kniesz, ty tak przeklinasz, a jak my to będziemy wychowywać to dziecko, to za drugim słowo jakieś przekleństwo mówisz i jeszcze inne rzeczy były w moim życiu. I wiecie, ja wtedy tego tak nie widziałem. To tak wszyscy mówili, wszyscy, czy w pracy, czy w sąsiedztwie, wszyscy tak mówili. Ja wtedy tego tak nie odczuwałem, że to coś było złego, ale żona już wtedy to odczuwała, że jak tak przeklinam, że jak te dzieci będziemy wychowywać. Wiecie, ale to było jeszcze przez kilka lat się ciągło, może 3 lata, jak byłem żonaty, byliśmy żonaci. Przez 3 lata, kiedy miałem 28 lat, to Bóg po prostu jakby się upomniał o mnie, bo nie mógł się domówić ze mną tak na słowo, więc musiał dopuścić jakieś takie ciężejsze rzeczy na mnie, żeby mógł się ze mną domówić, wiecie, i się zdało, że byłem w sile wieku, byłem jeszcze młody, miałem wtedy 28 lat i tu nagle po prostu przyszła na mnie choroba. Zacząłem mieć silny oczopląs, zacząłem mieć zanik równowagi i znalazłem się w szpitalu. I to był taki punkt pierwszy zwrotny w moim życiu, że tam właśnie na tym łóżku szpitalnym lekarze mi nie dawali szans, bo to groziło śmiercią albo trwałym kalectwem. To słyszałem od lekarzy i po prostu byłem z tym przyłamany. Tu młoda żona, tu pierwsze dziecko i ja tu w szpitalu w takim stanie się znalazłem. Lekarze mi nie dawali szans, ale gdzieś w środku we mnie było takie pragnienie, żeby zawołać do Boga, żeby zawołać o uzdrowienie. Wiecie, tak jak wspomniałem, znałem trochę Słowo Boże, chodziłem do kościoła i jako umiałem, tak zawołałem. Chociaż nie było to takie łatwe, bo był też i drugi głos, mówił, że nie rób tego, nie wygłupiaj się, Bóg ci nic nie pomoże. Lepiej, żebyś milczał, żebym nie zawołał do Niego. Ale ten pierwszy głos był silniejszy. Ten chęć życia, to, że
to uświadomieni sobie, bo wtedy już też wiedziałem, że po prostu moje życie w takim stanie, jeżeli bym umarł, to nie jestem pojednany z Bogiem i że pójdę na zatracenie, że nie pójdę do nieba w takim stanie, że muszę coś zrobić ze swoim życiem. I wtedy właśnie ten pierwszy głos był silniejszy i zawołałem do Boga. Wiecie, to była jednozdaniowa modlitwa, ale to była szczera modlitwa. To była, bo Bóg się przyznał do tej modlitwy. I zawołałem do Boga: Boże, uzdrów mnie, a będę Ci służył swoją pomocą. I tak się też stało. Co dzień zaczęła być poprawa. Co dzień lekarze kiwali głowami, lekarz ordynator mówi: to jest niemożliwe, żebyś ty z tej choroby wyszedł. I kiedy mnie właśnie zwalniał ze szpitala po miesiącu, właśnie tak powiedział: to jest niemożliwe, żebyś ty z tej choroby wyszedł. Ty musiałeś się chyba modlić. Ja tak jeszcze wtedy nie byłem taki ugruntowany w wierze i tak uśmiechnąłem się tylko, skiwałem tak głową i rzeczywiście Bóg mnie uzdrowił. I do dzisiaj tej choroby właśnie nie mam. Odeszło to. A to była dość poważna choroba. Tak jak mówiłem, silny oczopląs, zanik równowagi. I lekarze stwierdzili, że to prawdopodobnie uszkodzenie pnia mózgu było. Także to był taki punkt zwrotny w moim życiu, że nastąpiło uzdrowienie. Później jeszcze byłem na chorobowym. W sumie to trwało około 4 miesiące. Ale podczas właśnie tych dni, kiedy jeszcze byłem na chorobowym, to były ewangelizacje w naszej miejscowości i tam w Wiśle i w Wiśle Czarnym były ewangelizacje, gdzie każdy dzień chodziliśmy na ewangelizację i to Słowo Boże mnie tak zaczęło pociągać. Radowałem się, razem z żoną chodziliśmy na tę ewangelizację. Cieszyliśmy się, że możemy słuchać Słowa Bożego, ale to był też przełom właśnie, że ja miałem takie pragnienie iść pod to Słowo. Kiedyś tego tak nie miałem, ale kiedy żyłem tak jeszcze w grzechu, ale później miałem takie pragnienie, że po robocie, nawet na głodno, od autobusu szliśmy na ewangelizację i to każdy dzień, bo to była tydzień ewangelizacja była, a później znowu była w innej miejscowości, znowu tydzień, tak zwane pasyjne ewangelizacje. I podczas jednej ewangelizacji żona się nawróciła właśnie i zawołała też do Pana, że chce być jego własnością. I później po prostu ja jeszcze byłem taki trochę oporny, kiedy było wezwanie, jeszcze byłem taki oporny, jeszcze nie wiedziałem dokładnie, ale później już po paru miesiącach pojechaliśmy na tygodniową ewangelizację i tam było zwiastowane słowo, tam były pieśni, tam były świadectwa i tam po prostu było wezwanie, kto by chciał oddać swoje życie Panu Jezusowi, żeby podźwignął swoją rękę i żeby wyszedł do przodu, że tam będą bracia, siostry, że się będziemy modlić razem. Ja wtedy to uczyniłem i powierzyłem tak Panu Jezusowi Chrystusowi całkowicie moje życie. I Pan Jezus mnie właśnie w tym czasie, kiedy to uczyniłem, dziękowałem Panu Jezusowi za Jego śmierć na krzyżu Golgoty, za Jego świętą krew, którą przelał za mnie na krzyżu Golgoty. I dziękowałem Mu też za zbawienie. Wiecie, i to był taki punkt drugi zwrotny w moim życiu, dlatego że to zmieniło moje życie. Pan Jezus zmienił radykalnie moje życie. Ja sam nawet nie wiedziałem, kiedy przestałem brzydko mówić. Ja sam się temu dziwiłem. No jak to się mogło stać? Przecież poszedłem do pracy na drugi dzień, a ja nie mówię brzydkich słów. Jak to się mogło stać? No Pan Jezus ma taką moc, że może to uczynić, że może uwolnić się od wszystkiego. I tak samo było i z innymi rzeczami. Kiedy koledzy mnie jeszcze częstowali papierosem, to ja po prostu, dla mnie to już było taki, jeszcze wziąłem tego papierosa, ale już ten papieros mi nie woniał, już to śmierdziało. I później, kiedy
Nawet go nie wypaliłem, tylko go odrzuciłem i od tego czasu nie zapaliłem papierosa. I tak samo było i z innymi rzeczami. I także chciałbym zaświadczyć, że Bóg naprawdę jest żywym Bogiem, że On uwalnia, że On uzdrawia, że On leczy nawet każdą chorobę w naszym życiu. Kiedy tylko Jemu zaufamy, kiedy do Niego przyjdziemy, kiedy Jego poprosimy, bo On jest łaskawym Bogiem, On jest miłującym Bogiem. Boże Słowo właśnie tak mówi, że tak Bóg nas umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, ty i ja, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I Jemu chcę oddać chwałę, że On jest godzien przyjąć wszelką chwałę, cześć i uwielbienie, że On jest tym, który się nie zmienił, że jest wczoraj, dziś i na wieki. I Jemu niech będzie chwała. Alleluja. Alleluja.